Siema! W 11 odcinku naszej wyprawy przez Europę dotrzemy do Wenecji. Ale zanim to się wydarzy, zmierzymy się ze słoweńską częścią Parenzany, zawitamy do włoskiego Triestu, gdzie zapijemy z zachwytu pod zamkiem Miramare, zaliczymy noclegi na dziko, a mnie dopadnie udar słoneczny. Dlatego część odcinka będzie bardziej gadana niż oglądana. A jeżeli jesteś pierwszy raz z nami, to tak wyglądała cała trasa Eurobajki. To co, jedziemy razem? Rowerowi, jedźmy razem! Witajcie po jednym z cięższych noclegów podczas całej naszej wyprawy rowerowej. Złapała nas burza. Miało padać aż do 3 rano. Ogólnie ubraliśmy się w deszczaki i polecieliśmy do tutaj do takiego zagajnika, można powiedzieć. To jest tą tablicę a propos Parenzany. A my rozbiliśmy namiot tutaj. Jest 5 rano. Musimy jak najszybciej stąd się zabrać, bo lekki przypał, jeżeli chodzi o nocleg na dziko. Tak nie nocujemy. Dzisiaj dobijamy do Triestu. Kemping i się będziemy suszyć pół dnia pewnie. Ruszamy na Włochy. No to takie lekkie porównanie, jeżeli chodzi o same drogi rowerowe. No na Wierzchnię, na Parenzanie. Zobaczcie proszę, jak wygląda to na Słowenii. No jest idealnie. Wow, wow. Ładny. My już wracamy na Parenzanę. Znaleźliśmy kolej. Znaczy kolej, znaleźliśmy lokomotywę z Parenzany. Proszę Państwa, Parenzana, Parenzana. Nic nie widać, nic nie słychać. No to Parenzana robi robotę taką, że hej. Zobaczcie sami w sumie. Parenzana prowadzi też przez takie etapy. Ale nie da się wszędzie puścić drogi. Ojejku, szczur leżał. No, nawet tego było chwila. To za jakąś chwilkę znowu żegnamy się ze Słowenią. Ale jeszcze przyjdzie na nią czas. No i witamy na granicy. Italiano. Co będziesz robił? Bierzemy. Kupimy najpierw proszek. Zrobiliśmy pranie i nasza racjonalna strona wzięła górę. Do końca Parenzany dobijemy jutro. Teraz kierujemy się na kemping. Musimy wysuszyć przede wszystkim namiot. No i baterie padają wszędzie. Kamerki, telefony, powerbanki już puste. Thank you. Padnie, co? Szkoda, że to tylko widok z drogi na kemping, a nie z kempingu. Tak, to jest Triest, a my mamy przed sobą górę 190-metrową. Jutro ją na 100% znajdę jakiś objazd. Dzisiaj chcieliśmy na szybko jechać ten kemping i co? Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Nie ma krajnika. To jest piękny widoczek. Wow. Drogo tu. Dzień dobry, Ola. Dzień dobry. Jak tam?
Dobrze. Niestety nie trafiliśmy na idealny kemping, ale za to mamy dobre humory i już zaraz ruszamy, bo jesteśmy spakowani do Triestu. Do Triestu mamy ile? Jakieś 10 km? 15? Tak jest. Tragedia! Nie polecam kempingu w Muggia, San Bartolomeo. Bardzo zły kemping. Od rana koszą nam trawę dookoła. I co pan zrobił jeszcze? Farfał. Przyszedł kosić tutaj przed nami, a my tutaj... Ola leci. No, mówi, no, we have pranie. Kamienie latają. A potem wsiądziemy na swoje rumaki i będziemy już zmierzać w kierunku Wenecji. Ola, jak ci się jechało przez Muggię? No, doskoczył nas tunel, do którego wczoraj nie mogliśmy wjechać, a dzisiaj zjeżdżaliśmy nim z górki. I był długi pip i zrobiłam korek, ale nikt nie krzyczał i wszyscy się uśmiechali, więc chyba by było okej. I gdzie jesteśmy znowu? Na parmezanie. Buongiorno, benvenuti al drive, prego. Buongiorno. No ale fajnie, chociaż jest droga rowerowa, to chociaż to nie parędzana. To i tak jedzie się fajnie. Jesteśmy już w Trieste. Ale jak widać, żeby dojechać do centrum, trzeba uzbroić się w cierpliwość, ponieważ jest bardzo długi Trieste. A Chorwaci mówią prst. Jak pięknie szkło rozbite chyba, co? No, to szkło. No muszę przyznać, że Triest robi wrażenie. Nie tak bardzo jak w Wiedniu oczywiście, ale te uliczki, budynki, wszystko pięknie odnowione, zadbane, spoko. Jak na wariatów. Na nas? Ten widoczek jest chyba nam wszystkim znanym, lepiej lub mniej. Ale ten to na pewno jest nam znany. To uśmiechnięta Ola. Aż po prostu taka niebieściutka, że hej, każdy kamyczek na dnie. Słońce daje, no i my jedziemy dalej. Coś czuję, że za chwilkę będzie tunel, bo to za zakrętem jest zbyt ciemno. Ogólnie droga za Triestem super się jedzie, jest bardzo szerokie pobocze, ale to co jest niefajne, to to, że wystają te krzaczory na drogę. A te krzaczory mają kolce, więc niestety trzeba na nie uważać. Co powiesz? Grzeje tak, że... No ale na widok co powiesz? Jeszcze jedna ważna rzecz z dzisiejszego dnia. Jesteśmy, jak wiecie, we Włoszech. I
dzisiaj jest półfinał Mistrzostw Europy i gra Hiszpania Włochy. Całe szczęście, że zjechaliśmy już na dół. Powoli szukamy miejsca na nocleg, tylko na mapie już został znaleziony. Zobaczymy, czy będzie miało to swoje przełożenie też na rzeczywistość. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, dzisiaj będziemy nocować znowu przy rzece. Pół godziny do meczu. Uliczki puste, puściutkie. O, chyba będzie dobrze dzisiaj. My jesteśmy już po kąpieli, za chwilę kolacja i ten dzień powoli się kończy. Rozbici będziemy o tam, zaraz na tej skarpie. Mega czysta woda, sami zobaczcie. Bardzo mocny nurt. No i lekko zimno, ale wszystko jest zimne, jeżeli jest godzina 20:45, a termometry jakieś pół godziny temu w mieście wskazywały 30 stopni. Jutro dalej w stronę Wenecji. Myślę, że będziemy chwilę przed nią. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapki w górę. No, dzień dobry. Troszeczkę pospaliśmy, jest 7:20. Wczoraj do późna oglądaliśmy mecz i tak jak mówiłem, Włochy wygrały. Ja tak myślę, że w zależności od tego, jak jeszcze Ola się będzie czuła, wykręcimy dzisiaj tak z 90 do 100, żeby jutro na spokojnie wjechać sobie do Wenecji. My już po kąpieli, ale jeszcze trzeba umyć ząbki. Prawda, Ola? No to kolejny nocleg na dziko można odhaczyć jako bezpieczny, a do tego dodać piękne okoliczności przyrody. Powrót z takich miejsc zawsze jest ciężki. Ale to dobrze, jeżeli tak jest, to oznacza, że raczej nikt nas w nocy nie zaskoczy. W ogóle zobaczcie włoskie rondo. Znaczków a znaczków. Tu jechać, tam nie jechać. Tu jechać, tu na Wenecję. 111 km od 4 km pokazuje. No i tu jakby ktoś chciał pod prąd, to już ma pokazane. No jak dla wariatów. Ojejku, a do 30 było przed chwilą, że 40, czy 38. Tak musimy to objechać. Wali żar, 36 stopni odczuwalna. W internecie myślę, że nawet więcej może być, bo wiaterek nikły, od asfaltu daje grubo. Teraz plan jest taki, żeby znaleźć tylko sklep, kupić wodę, żeby zagotować makaron i do cienia, coś zimnego do picia jeszcze. Czasem się jedzie przez taki upał, jedzie i trafia się właśnie do takiego miejsca jak to. Tutaj zaraz jest rzeczka, więc jest lekko chłodniej, do tego cień. Mamy stół, a co najważniejsze, najfajniejsze, tam leci zimna i czysta woda. Aż wam to pokażę, już podchodzę, to jakieś nie wiadomo co. Ale to jest... To jest majstersztyk, więc teraz obiadek i siesta. Chyba z godzinkę to posiedzimy. Gotujemy. Obiadek. Co dzisiaj będzie na obiad? A tak i tak, ja tele, berlele. A do tego taki zestaw surówek za niecałe 1 euro. Znowu uciąłam Ci głowę, jak Cię kameruję. Teraz jest ucięte? Teraz już nie. To musisz mi je kamerować z głową. No to tyle z nagrań tego dnia. Samopoczucie coraz gorsze, głowa pękała, czułem się jakbym miał gorączkę. Rozbiliśmy się na dziko w parku w środku miasteczka. Wszystkie hostele w okolicy były zajęte. Noc była straszna, wymioty, dreszcze i rozrywający ból głowy.
Ola się spisała, a byliśmy bardzo blisko, aby skorzystać z ubezpieczenia podróżniczego i zadzwonić po pomoc. Dzień dobry. Wczoraj bardzo krótki dzień relacyjny. Ja powoli już wracam do siebie, dzięki Oli. Był ciężki dzień, ciężka noc. No, w każdym razie 60 km do Wenecji. Coś do jedzenia trzeba ogarnąć tylko. Bardzo dziękuję z tego miejsca Oli za to, że wczoraj się mną bardzo dzielnie opiekowała. Właśnie dokonuje się coś niemożliwe. Jest godzina 14, a my jesteśmy w mieście Mestre, które to jest chwilę przed Wenecją i też tu spędzimy dwie noce. Do Wenecji będziemy dojeżdżać. To jest jakieś 5-6 km, 7. Niemożliwe. Tak, bo i Ola ma ciężkie dni. Ja mam ciężki dzień. Tego chłopaka nie znajdziecie. Jeżeli ktoś by mi wczoraj powiedział, że 14:11 będę 8 km przed Wenecją, a szczególnie wczoraj w nocy, to bym go nie uwierzył. Jestem strasznie zmęczona, ale też szczęśliwa, że w końcu żeśmy tu dojechali. I Wenecję zobaczymy wieczorem, jak się nie będziemy, jak nie umrzemy do tej pory. Nie, wytniemy to. Zobaczymy dzisiaj Wenecję wieczorem, bo teraz jest za gorąco i musimy odpocząć, położyć się na łóżeczku i prysznic wziąć taki ekstra zimny albo i ciepły, nie wiem jaki. Masz ticket do Wenecji? Mam ticket. To jest ticket do Wenecji. Za euro 35, wcale nie tak dużo, prawda? Myślałam, że będzie drożej. A nie jest, czekamy, mamy za jakieś 4 minutki pociąg. I nie możemy się już trochę doczekać. Zobaczymy, czym nas zaskoczy ta Wenecja. Upłakałaś się. Wzruszyłam się, nie popłakałam. Ola, jak ci się podoba gondola? Piękne są. Marzyliśmy o Wenecji, jednak ból głowy pozwolił na zaledwie 30-minutowy spacer. Było źle, a Ola jeszcze nie wiedziała, że kolejny dzień będzie aż tak cudowny. Zostaw suba i nie przegap kolejnego odcinka. Mamma mia!